Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo spontanicznego vloga, ponieważ nie planowałam nagrywać go. Też nie planowałam robić to, co mam w planach robić w ciągu dnia, także mam nadzieję, że vlog wyjdzie fajny, że Wam się spodoba. I może zacznę od tego, co dzisiaj jadłam na śniadanie, bo pewnie będą pytania. Widzieliście, że robiłam sobie koktajl. Był to koktajl z bananów, mleka i kakao. Nie wiem, czy to jest aż tak zdrowe, ale na pewno smaczne i Wam serdecznie polecam. I właśnie sobie przypomniałam, pijąc ten koktajl, że w 2014 roku, nie pytajcie dlaczego pamiętam tak dokładnie tą datę, ale w wakacje w 2014 roku piłam non-stop, codziennie, dzień w dzień ten koktajl na śniadanie. Nie wiem, jakim cudem mi ten smak się nie znudził, ale naprawdę piłam dzień w dzień na śniadanie ten koktajl. Serdecznie Wam polecam, jest bardzo prosty i naprawdę bardzo, bardzo pyszny. Możecie sobie też go urozmaicać w jaki tam sposób chcecie. I chciałam Wam jeszcze pokazać moją dzisiejszą bluzę, bo pewnie też będą pytania. Jest to bluza z Pull & Bear i co prawda nie powinnam jej dzisiaj zakładać, ponieważ mam w planach nagrać film taki mierzymy z wyprzedażami. Chociaż ta bluza nie jest z wyprzedaży, ale zamówiłam kilka rzeczy z różnych sklepów właśnie, no głównie z wyprzedaży, i planuję nagrać taki film. No i właśnie tam chciałam rozpakowywać te paczki wszystkie i tak dalej, ale jak wczoraj przyszła do mnie paczka z Pull & Bear, to stwierdziłam, o nie, na tą bluzę już się czaiłam. No, myślę, że jakieś pół roku, naprawdę, odkąd w sumie chyba ta kolekcja weszła do Pull & Bear, i tak się czaiłam na nią, więc stwierdziłam, dobra, na jedną rzecz mogę sobie pozwolić i mogę ją dzisiaj ubrać. Także bluza jest z Pull & Bear, rozmiar mam XS. I powiem Wam, że ona wcale nie jest jakaś taka malutka, naprawdę jest taka idealna. Może rękawy trochę są za krótkie, ale ja też nigdy rękawów, wiecie, nie noszę tak, tylko zawsze mam podwinięte, więc mi to za bardzo nie przeszkadza, ale mówię, jeżeli ktoś by jednak sugerował się moim rozmiarem. I a propos w ogóle wyprzedaży i zamawiania przez internet w sklepach online, to nie wiem, czy kojarzycie taką stronę Picodi. Ja już o niej słyszałam bardzo dawno i odkąd usłyszałam pierwszy raz, to tak naprawdę zawsze jak zamawiam przez internet coś, to wchodzę pierwsze właśnie na Picodi sprawdzić, czy nie mają tam żadnych kodów rabatowych, właśnie dodatkowych do różnych innych sklepów, w których mam zamiar robić zakupy. Po prostu sobie wchodzicie na tą stronę, macie przeróżne sklepy, bierzecie ten kod rabatowy, przeróżne kody, są czasami takie procentowe, czy nawet jest określona kwota. Bierzecie sobie ten kod, idziecie do sklepu, zamawiacie z kodem rabatowym i macie wszystko taniej. Także serdecznie Wam polecam zaglądać na tą stronę, bo czasami też się przyłapuję na tym, że kurczę, przecież to może być dużo tańsze i bierzemy kod z Picodi. Także polecam, polecam. Są tu przeróżne marki. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak ta strona wygląda, żebyście mniej więcej wiedzieli. Dajcie znać, czy wykorzystacie, czy znaliście tą stronę, czy nie. No teraz już mam nadzieję, że będziecie znać. Nie tylko macie tutaj sklepy z ubraniami, czy tam z butami, ale macie na przykład też RTV, Euro AGD. Myślę, że do takich sklepów warto sobie czasami jakieś kody upolować, czy MediaMarkt. To są już takie sklepy, w których mamy no dosyć drogie rzeczy, tak? Jakieś sprzęta i tak dalej. Tak wygląda ta strona i jak widzicie, macie tutaj przeróżne marki i na przykład o, żeby Wam pokazać, jak to działa, mamy tutaj René, mamy kod, akurat jest to kod na sukienki 20%, bierzemy kod, kopiujemy i przechodzimy do sklepu i mamy tutaj na przykład, o, sukienki, tak? Bierzemy sobie jakąś sukienkę, no powiedzmy pierwszą lepszą, ta jest w miarę jakaś ładna, wybieramy rozmiar, dodajemy do koszyka, ona już tak jest na przecenie, w koszyku bierzemy sobie, wpisujemy kod, czyli kopiujemy, dodaj kupon i mamy taniej i przechodzimy do kasy. Także serdecznie Wam polecam, zaglądajcie sobie na to Picodi, bo naprawdę, jak widzicie, macie tutaj mnóstwo przeróżnych sklepów, tak jak Wam powiedziałam, nawet MediaMarkt jest, Adidas, o, mam ochotę w ogóle na takie jedne buty z Adidasa, mogę Wam pokazać, chodzą za mną już naprawdę też dosyć długo. Tak wyglądają te gazele, które mi się podobają, te różowe, naprawdę są cudne, chodzą za mną już od jakiegoś czasu i myślę, że się na nie skuszę właśnie teraz podczas wyprzedaży, może gdzieś je wyłapię, w sumie mam tutaj kod właśnie rabatowy do Adidasa, no zobaczymy, zobaczymy, w każdym razie chodzą za mną już od jakiegoś czasu, dajcie znać, czy Wam się podobają, czy macie może są wygodne, czy niewygodne, czy warte zakupu, czy nie, dajcie znać, a ja uciekam teraz do mamy i jedziemy załatwiać sprawy różne. No już jesteś na vlogu, przywitaj się. Witam. Dzień dobry. Stoimy teraz w korku,
I co, ty idziesz do lekarza? Ja jeszcze muszę. Nie wzięłam tego laptopa, ale to dlatego, że nie wiem, czy będziemy wracać No samochodem. No właśnie. mniejsza. W każdym razie kilka rzeczy muszę jeszcze zrobić. No to zrobię na telefonie, a potem jedziemy. Kiedy jedziemy do Sinsay? Do Sinsay po lekarzu na CPN, bo już jeźdź woła i potem ten. No dobra, woła. No i potem możemy do Sinsay, a potem musimy rynek załatwić jeszcze. Mama idzie na wyprzedaże. No, ostatnie możliwe chyba dni, bo takie. No, chyba tak. Takie jakieś postawy. Zobaczymy, co będzie jeszcze w tym Sinsay. Chociaż nie wiem, czy to dobrze, że ja idę z tobą, ale. Ale nie, no nie, nie, raczej nic nie będę kupować. Chyba, że będą jakieś spodenki dresowe, bo szukam. Ale w H&M ja wypatrzyłam, oczywiście już online nie kupię, bo wszystkie wyprzedane. Ale po prostu co takie, wiecie, zwykłe spodenki do chodzenia po domu. Zobaczymy, czy w Sinsay coś będzie, czy nie. Bo te, co mam w domu, to już są nie dość, że w pasie za wielkie na mnie, to jeszcze są już takie niezbyt, niezbyt. Miało być szybko. Nie, nie zdążysz objechać na CPN, nie zdążysz, bo ja tylko receptę biorę. Już trochę tu czekam, mamo, wiesz? Trochę już czekam. Tak jakby trochę się nudzę i trochę mi ciepło. No, tak się z moją mamą gdzieś chodzi po prostu. 5 razy dłużej schodzi, niż powinno. Ostatnio wam mówiłam, że coraz więcej was tutaj jest. Codziennie przybywa naprawdę sporo osób, jeśli chodzi o subskrypcję. Bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że te osoby, które tutaj są nowe, to oglądają mnie na bieżąco, nie są to puste subskrypcje, więc dajcie w komentarzu znać, że to wy jesteście tutaj nowi, że wy tworzycie tą coraz większą liczbę subskrypcji na moim kanale. Bardzo się z tego powodu cieszę, naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę. Teraz nawet odświeżam tak co chwilkę sobie tego YouTube'a i patrzę, jak ta liczba rośnie. No bo cóż mam robić, jak się nudzę. Jestem już w Sinsay i tak się zastanawiam, czy to jest w ogóle mój kolor, bo naprawdę to jest mega, mega żywa czerwień, wręcz taki oranż trochę. Ale ładna jest bluzka, tylko się zastanawiam, czy mi pasuje ten kolor. No nie wiem, nie wiem. A nie jest droga, bo kosztuje dyszkę. I biorę też sobie leginsy. Co prawda one są z nowej kolekcji, ale biorę, bo już nie mam. A te dresy chciałam sobie wziąć, ale niestety są na mnie za małe, bo jest to XS i wyglądają trochę jak leginsy. No, nieładnie się układają, więc nie biorę ich, ale zastanawiam się jeszcze nad tą bluzką właśnie. A ta koszulka? Za bardzo nie umiem. Moich rozmiarów. Przyszłyśmy sobie coś zjeść. Ja mam makaron z podgrzybkami. Gorącą czekoladę z sosem waniliowym, a ty masz naleśniki z szynką i serem i kawę. Wiedeńską. Kawę wiedeńską. Wróciłyśmy już do domu, no to mama chwal się, co kupiłaś, bo oj, tak... mama, tak cieniutko, bardzo cieniutko. No właśnie, bo tak dużo kupiłaś rzeczy i wiedziałam, że to się tak skończy, że ty kupisz jedną, a ja kupię 5. Ale zanim jeszcze Sinsay, to mogę wam się pochwalić, byłam w second handzie i wyłapałam taki sweterek. No słuchajcie, jest w stanie naprawdę idealnym. Rozmiar 36, nie, 38 nawet, więc dosyć spory, ale na mnie jest to idealny. Nie, bo to jest taki rozmiar. Jest to firma
Strandfine? Strandfine? No nie wiem. W każdym razie wygooglowałam sobie tą firmę i generalnie takie sweterki damskie kosztują około 90-100 euro na przecenie. Więc w ogóle zrobiłam deal życia. No i wzięłam sobie taki za 16 zł właśnie w second handzie, jest bardzo fajny. W 100% z bawełny. No a kto będzie robił haul? Chodź tu. No to mama, pokaż chociaż, co sobie kupiłaś. Co sobie kupiłam? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłam, ale taką koszulę sobie kupiłam. Trochę pierwsze to myślałam, że to jest taka trochę a la piżama, no nie? Koszula męska od piżamy. Ale jak się ubierze, to nie. No ja wiem, ale jak się ubierze, no to chyba nie jest najgorzej. No. Nic nie mówiłaś, nie brać, nie brać. No to sobie wzięłam. Ale to za takie pieniądze, że jej. Przeceniona z czterech dyszek na dyszkę. No nie wiem, no ale dyszka, no to właśnie jest dużo pieniędzy. A ja wzięłam ostatecznie tą bluzkę, o której wam mówiłam w przymierzalni. Ona kosztowała też dyszkę. Wzięłam sobie taką bluzkę zwykłą, klasyczną, basicową za piątkę XS. I wzięłam jeszcze leginsy. One akurat były z nowej kolekcji, ale po prostu no leginsy do domu. Ale za 15 zł to i tak wydaje mi się, że spoko. I jeszcze na przecenie znalazłam takie espadrylki za dyszkę. Spadrzyki na upały idealne, bez wkładu. Bo nie ma gumy. No. Bo nie ma gumy i one są naprawdę bardzo fajne. Także kolejne, takie już trzecie moje, bo już takich espadryli gumowych to raczej kupować nie będę, bo jak noga się spoci, to jest straszne. Bo ma tylko sznurek w środku. No, także to są nasze dzisiejsze zakupy. Nie wydałyśmy dużo, bo... No bo tanie, nie? W takim kolorze ja moje najeczki, a twoje moje najeczki coś grymasisz. No... Bo tak jakby twoje najeczki mi się średnio podobają. No, a kolor mają taki... Ale kolor, no ale to musi być jeszcze rzecz do tego, nie? Przecież to Roszany. Najlepsze ever. I tak już wam wspominałam, wróciłyśmy do domu. Idę sobie teraz coś zjeść, bo coś chodzi ze mną, ale jeszcze nie wiem co. I siedzę na telefonie i już mnie uwierał troszkę. O, jak ładnie. Zobaczcie, dzisiaj jest w ogóle 1 sierpnia i mamy zdjęcie z Warszawy z godziny W. Bardzo ładne zdjęcie, Gonciarz rzucił. Idę sobie coś w ogóle zjeść, ale muszę podładować baterię, ponieważ dzisiaj wieczorem jeszcze będę nagrywała takie scenki z koleżanką, ponieważ mamy w planach nagrać taki osobny film na mój kanał. Wiecie, taki film, który już ma scenariusz, który trochę potrwa, jeśli chodzi o nagrywanie, bo będzie po prostu rozłożony w czasie. Ale mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie i mam nadzieję, że wam się podoba. Jeszcze nie wiem, kiedy to wejdzie, bo no tak jak mówię, dzisiaj dopiero pierwsze scenki będziemy nagrywać, także może to trochę zejść, ale ja będę tak, no... cisnąć, żeby to jak najszybciej weszło na kanał. Także mam nadzieję, że wam się coś takiego spodoba. No zobaczymy. Zobaczymy. Także muszę podładować właśnie sobie baterię do aparatu, żebym miała naładowaną. Więc będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. Pamiętajcie, że jeżeli coś będziecie zamawiać przez internet, to pamiętajcie o tym PIKODY. Ja przed chwilką zamówiłam sobie gazelę z Adidasa i też skorzystałam z tego kodu, także no naprawdę, trzeba szukać różnych kodów rabatowych, bo niektóre te rzeczy są mega, mega drogie, także nie warto kupować w takiej stałej cenie. Także przypominam wam jeszcze raz, no i mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie wiem, czy to będzie vlog, czy jakiś inny film. Myślę, że tak, kolejny film to raczej będzie sprzątanie szafy, albo jeżeli nie kolejny, to już było sprzątanie szafy. No, ale jakoś tak, mniej więcej. Także jeśli jeszcze nie było sprzątania szafy, to w następnym filmie zobaczycie. Ja już nie przedłużam, kończę i widzę się z wami w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa.